Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Sebek, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. W poprzednim odcinku zajęliśmy się zleceniem na utopce, natomiast w tym odcinku będziemy dalej zajmować się zadaniami pobocznymi. Mam już zadanie wybrane, nazwane Knitting, dotyczące jakiejś klątwy. O ile dobrze pamiętam. I teraz tak, musimy się udać do gościa, który w ogóle jest zlecił. Służymy tej, która jest dziewicą matką ustawioną. W ogóle pozwólcie, że sobie jeszcze rzucę okiem na jedną rzecz, dlatego że chcę zobaczyć, czego potrzebuję do zrobienia ulepszonej zbroi niedźwiedzia, o ile oczywiście ją posiadam. Czy ten miecz jest falowany? Tak, ten miecz jest falowany. Okej, spoko. Czy ja w ogóle potrzebuję ulepszoną niedźwiedzia? Chyba potrzebuję ulepszonego niedźwiedzia. Nie mam wyśmienite buty cechu niedźwiedzia. Nie mam ulepszonych. Mam wyśmienite cechu gryfa. Mam mistrzowskie buty. Niedźwiedzie. No cóż. No dobra. Prawdopodobnie, jeżeli będę chciał to zrobić, to poszukam jakiegoś filmiku na YouTubie, który informuje mnie o tym, gdzie mogą być schematy do cechu niedźwiedzia. Biorąc pod uwagę, że one są tak troszeczkę rozsiane randomowo. Randomowo rozsiane po całej mapie i szukanie ich tak na chybił trafił jest troszeczkę uciążliwe. Być może są tutaj, być może są na kontynencie, tego tak jakby troszeczkę nigdy nie wiem. Jest tak, kupiec, ja muszę iść do Lotara. Witaj, Hopku, roztropku, idę do ciebie czołem. Mogę cię na chwilę oderwać od modlitw? Możesz, i tak nic nie dają. Okej, dobra. Jaki masz problem z klątwą? Ponoć masz jakiś problem z klątwą. Ano mam. Patrz, widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta! Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tjalwę. Gorączkuje z dnia na dzień, słabnie. Boję się, że nim księżyc minie, przyjdzie mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku. No dobra, okej, spróbujmy mu pomóc. Geralt już odczynił kiedyś klątwę na Addzie. Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę namówić osobę, która postawiła Knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. A więc śledztwo. No dobra, okej. Teraz tak, pewnie musimy zbadać ten koński łeb, dowiedzieć się czegoś. Jest świeży. Dobra. Warto się tu rozejrzeć. Czy możemy coś jeszcze zbadać? Knitting. Potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię Tjalwe, syn Lotara. Dobra, okej. Idziemy za śladami. Zobaczymy, kto to w ogóle chce naszemu zleceniodawcy zaszkodzić. Tu mamy coś. A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Ja bez i. Geralcie, no, dziękuję. Bez i co? Rozpogadza się. Nie pamiętam. Jaki zapach miała Yennefer? Bez i coś jeszcze. Ale naprawdę teraz nie pamiętam, co to mogło być. Dobra, nieważne. Wygląda to, że to ktoś w wiosce chciał zaszkodzić naszemu zleceniodawcy. Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. To ty jesteś Otchen? Ja. Wy w sprawie mojego syna? O! Okej, okay, na razie nie mogę się tym zająć. Na razie nie mogę. Dobra, okej, okay, spoko. Witajcie. Teraz tak, czy osoba, którą będę musiał zapytać. Nie wiem. I coś mi się zdaje, że już ich nie zobaczymy.
Teraz tak, czy osoba, którą będę musiał zapytać, będzie zaznaczona w jakiś sposób? Z tobą nie pogadam. Z tobą nie pogadam. Z tobą nie pogadam. O, z tobą mogę pogadać. Witaj. Aha, dobra, ty jesteś zielarką. Mogę spojrzeć na zioła, które sprzedajesz? To ty mi w niczym nie pomożesz. Aczkolwiek masz fajne rzeczy. A, i u siebie mogę robić mikstury. Spoko. Do zobaczenia. Bywaj. Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. Szukamy dalej w takim razie, kogo można zapytać. O ten szal. Kupiec. Na razie nie. Bywaj. Teraz tak, ty wyglądasz jak osoba, do której szal mógłby należeć. Potrzebujesz pomocy? Albo ty. Ojciec mówił, że ludzie skończyli. Tak? Czego chcesz? A, okej. Wiesz może kto nosi taki szal? Pewnie! Jona, nasza zielarka. No! Mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Spoko. Tak, bardzo się ucieszy. Okej, okay, czyli ta nasza zielarka wcale nie jest taka niewinna, na jaką wyglądała. Witaj, zielarko. Znalazłem twój szal koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka. Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tak nisko upadłaś? Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. 10 lat żyliśmy razem. 10 lat! Gotowałam. Gacie mu prałam, łoże z nim dzieliłam. A on... rzucił mnie od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała, ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie dała się i nie zapomniała. Okej, dobra. Czy odczynisz klątwę? Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. Okej, okay. Spoko. On raczej nie będzie zachwycony, ona też raczej nie będzie zachwycona i prawdopodobnie trzeba będzie użyć albo magii, albo siły na kimś. Dobra, wróćmy do Lotara. Z kim on teraz w ogóle jest? Jeżeli ją zostawił? Chyba, że po prostu ją zostawił, zabrał dziecko i poszedł. Tak. Moja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Poważnie. No okej, okay, dobra. I teraz wybór, czy chcę ją zabijać, czy nie do końca. Ona... Nie ten. Raczej tak po dobroci nie da rady. Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Jejku. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Okej, okay, dobra. Aha, przecież nie mam jej zabijać tak normalnie, tylko mam wyryć jej imię na knittingu. Dobrze. I o n a, aby to była lekka śmierć. Okej, okay. Witaj Lotarze. Jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie.
a Jona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. Dobra, okej, mamy zakończone zadanie. Spoko. Fajna historia. Teraz tak, możemy się zająć kolejnym. Napad bronią w ręku. Miecz rodowy. To może być fajne. Tym możemy się zająć. I to nie jest aż tak daleko. Bo gdzie to jest? Tutaj. Nie mam jakoś bliżej punktu szybkiej podróży. Więc tak naprawdę możemy się udać nawet stąd. Jedź potem. Teraz tak, gdzie jedzie koń? Koń jedzie w ogóle nie w tą stronę, w którą bym chciał. Znowu nie w tą stronę, w którą bym chciał, także lepiej tym koniem jednak samemu sterować. Nawet jeśli wtedy się męczy. Dobra, tylko że jedziemy przez taki teren, że masakra. No dobra, tu wchodzimy na ścieżkę. Pytanie tylko, gdzie ona mnie zaprowadzi. Dobra, już mnie prowadzą tutaj kulki, także jesteśmy na dobrej drodze. Dobra, okej. 140 metrów tylko zostało. No. Ciekawe, o co będzie chodziło z tym obozowiskiem. Mamy duży obszar poszukiwań całkiem. Tam jest gdzieś... Tam jest ten obelisk. Obok niego mamy szukać obozowiska bandytów, złodziei czy czegoś tam. Prawdopodobnie będzie to jakieś wejście. Bo jak inaczej? Chyba, że mówicie o tym. Chyba coś. Chyba założyłem mu krwawienie. Okej, dobra, działa z tymi ogniami. Nie wiem jakby dlaczego wcześniej to nie działało. Będę zbierał tego miecza, bo nie jest mi do niczego potrzebny. Natomiast mamy jakieś... Teraz tak, złodziei w starym forcie, czyli widzę, że to nie będzie wcale takie proste. Żeby jechać tylko w jedno miejsce i zebrać to, co nam się należy. Tylko, że trzeba będzie pojechać jeszcze więcej miejsc i dopiero tam. Wszystko weźmy sobie. Tutaj też. No, fiolki nie chcę, no ale dobra. Już się wzięła, to trudno. Pytanie tylko, gdzie teraz będziemy mieli jechać? Stary fort. Tutaj. Ja jestem tutaj. Gdzie jest najbliżej? Chyba tutaj. Chyba do tej wsi. Ile tam, jaki tam mamy dystans? 280 metrów. Drogi koniu, proszę do mnie przyjść. Czego pojawiłeś się tak daleko? Teraz tak, jaką drogą najlepiej się tam dostać? Jakby tutaj nie. Bo widzę, że tutaj jakby musiałbym pojechać dookoła tego jeziorka. Nie jest, nie będzie to na pewno najbardziej optymalna droga. O, okej, dobra, to wystarczy. Mamy właśnie punkt szybkiej podróży tutaj. A to już bardzo mocno ułatwia sprawę. Jaki mamy czas? 14 minut. Spoko, prawdopodobnie zrobimy to zadanie. I będziemy kończyć. Dobrze, okej, płotka pojawia się bardzo daleko, więc nie będę się
z nią. Dziękuję. Tutaj się pojawiłaś, to jest dużo bliżej, dużo wygodniej jest mi dzięki temu. Teraz tak, jedź tędy. Walki z ludźmi są proste w tej grze. Walki z potworami są dużo trudniejsze, chociaż i tak w sumie najbardziej nie lubię tarczowników ze wszystkich przeciwników, bo trzeba będzie ich blokować, bo trzeba ich blokować i tak dalej. Trzeba się mocno zaangażować w walkę z nimi. Tutaj coś było, tutaj były gniazdo harpi, którym się już zająłem. Miecz. Zatańczmy. Cześć chłopaki. Ciekawe, czy to trzeba będzie gdzieś dłużej jeszcze jeździć za nimi. Łódko z kurczaka, buty topornika. Nie do końca. Tutaj coś się świeci. Dziennik rabusia. Ok. Czyli widzę, że to podobno nie będzie takie proste. Przekazali to kolejnemu rabusiowi. No, jak to się stało, że tego jeszcze nie zniszczyłem. Znaczy mapa pokazuje, że to zniszczyłem, więc troszeczkę nie rozumiem. No ale dobra, walić to. Zawsze to dodatkowe punkty doświadczenia, dodatkowe itemki. Gdzie teraz musimy się udać? Mamy tysiąc ileś metrów. Strasznie daleko. Gniazdo wielorybów. Dobrze. To wrócić się tylko do wsi. I powinno być spoko. Mamy 218 metrów i blisko siebie naszego konia. Okej, jedź płotko. Trzeba będzie dojechać na miejsce. Ciekawe, jak dużo jeszcze trzeba będzie szukać, żeby ich rzeczywiście znaleźć. Może tak, nie do końca chcę drogą jechać. Ja wiem, że to wcale nie zbliża mnie do celu mojej podróży, paradoksalnie. Do celu mojej podróży zbliży mnie punkt szybkiej podróży. Nie, w sumie nie świeci się na żółto. Tablica nie świeci się na żółto, więc prawdopodobnie, że nie ma tutaj żadnego zlecenia. Cmentarzysko wielorybów. Pojawi mi się praktycznie w miejscu tego poszukiwania. Miecz jest naprawdę potężną bronią. Ten stalowy kota. I teraz tak, miecz rodowy. Świńska królicza skóra. To są oczywiście przydatne rzeczy. Koszulę już mamy, chociaż wezmę jeszcze jedną. To już w sumie zebraliśmy. O właśnie, o tym mówiłem. Na początku myślałem, że to jest kamień. Dopiero potem jak wszedłem na to, to zobaczyłem, że to tak naprawdę jest wieloryb. I to było naprawdę niezłe zaskoczenie. Dobra. Kulu, dziennik rabusia. Chciałbym go jeszcze przeczytać, ale... Co to jest w ogóle za miecz? Pewnie jest w zadaniach questowych, znaczy w przedmiotach questowych, jest. Po prostu przedmiot do wykonania zadania. Nie ma swoich obrażeń ani nic takiego. Tu jest przecież punkt szybkiej podróży. Gdzie w ogóle był ten człowiek? Tutaj. Okej. I będziemy mieli 20 minut. Także jeszcze jedno zadanie będzie można spróbować zrobić. Szczególnie jeśli będzie jakieś krótsze. Natomiast tak. Co dostaniemy od Olafa? Ty chyba jesteś na górze. Tylko że nie do końca wiem, jak tam na górę się dostać. Musi być jakaś drabina gdzieś. No bo jak wy byście się tam dostawali. Ach,
Aha, chyba że tam na górze. To jest ten most nad Kertrolde, jeżeli tutaj bym stanął. Nie. No musiałbym wejść gdzieś tutaj, do jakiegoś budynku. Tylko pytanie, gdzie? Okej, dobra. Widzę, że dojście wcale nie będzie takie proste, jak mi się na początku wydawało. Cholera. Jak ja mam się tutaj dostać? Chyba że musiałbym wyjść, zrobić całe to kółko, albo wrócić do punktu szybkiej podróży i... i zrobić tutaj tamte kółko. I dojść. Dobrze. Teraz tak, prowadź mnie zadanie, bo nie wiem gdzie iść, naprawdę nie mam pojęcia, ale chyba teraz już dobrze idę. W ogóle o tego gościa chyba nawet nie byłem. Ale też zadanie mi nie kazało u niego być, więc nie jest to takie dziwne. Olafie, to ty. Witam. O miecz. Mam waszą zgubę. Kuliu? Rei, niech będą dzięki. Gdzie go znalazłeś? Na północy wyspy, przy cmentarzysku wielorybów. Nie pytaj, skąd się tam wziął. To długa historia. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic ci już nigdy nie ukradną. Zasłużyłeś na nagrodę. A ja jeszcze dołożę coś od siebie. Gdyby Kuliu się nie znalazł, musiałbym tę hańbę zmazać własną krwią. Dobra, okej. Okay. Skończyliśmy zadanie. Dostaliśmy jakąś kasę. Zadanie oczywiście jest na poziom dużo niższy niż my mieliśmy, więc doświadczenie będzie groszowe. Natomiast, opłata też jest groszowa. Trudno. Co tutaj jeszcze zrobić? Egzamin z alchemii. Przyszukaj opuszczony tartak za pomocą wiedźmińskich zmysłów, wilczej skórze. Spisek. To jest na kontynencie. Okej, dobra, możemy wziąć to w wilczej skórze. Zobaczyć co to jest. Mamy do tego strasznie daleko. Prawdopodobnie może to być na jednej z pomniejszych wysp. Więc no cóż, po prostu się tam udajmy. Teraz tak, oczywiście, że tak, jest to na jednej z pomniejszych wysp. Ogród Frey, tutaj. Dobrze. Byłem tutaj, to prawda, rzeczywiście. Natomiast tylko zobaczyłem, że to jest jakieś ważniejsze miejsce, to jak najszybciej przestałem tutaj cokolwiek robić. Dlatego, że no, chciałem to zostawić na odcinki. Zwiedzać to sobie mogę, no ale niestety jakby zadań już nie do końca. Teraz tak, gdzie prowadzi mnie gra? Kapłan o Morgwargu. Okej, okay. Ciekawe co to znaczy, tak ich... Co to by? Okej, okay. Spadły mi właśnie łanie z nieba. Tutaj mnie nie było. Witajcie. Witaj. Możemy porozmawiać? Jestem tu, by służyć, pielgrzymie. Ja akurat przychodzę w przyziemnej sprawie. O co chodzi? Ponoć macie problem z jakimś Morgwargiem. Mógłbym się nim zająć, jeśli trzeba. Sprawisz tym wielką radość, Kuli. Miłe, ale ja pracuję za pieniądze. Nie bój się, zapłacę, ale tylko jeśli pozbędziesz się go raz na zawsze. Byli już tacy, którym udało się zabić Morgwarga, ale klątwa sprawia, że... Okej, dobra. Co to jest za klątwa i kim jest Morgwar? To chyba był wilkołak, widziałem tam jakiegoś wilkołaka. Czym dokładnie jest ten Morgwarg? Pierwsze słyszę o takim potworze. Nie czym, tylko kim. To był najgorszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie znał żadnej świętości.
Napadał ziemię własnego klanu, brał złoto od Nilfgaardu, mordował ciężarne dzieci. Mhm, znam ten typ. Powiadali, że boi się tylko jednego, gniewu bogów. Morkwark chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze, a on wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, obłożyła go klątwą i Morkwark zmienił się w potwora. Dobra, okej. Co to za klątwa? W ogłoszeniu nie było mowy o klątwie. Tutaj się wiedzą. No ale ja jestem tamtejszy, więc będę wdzięczny za szczegóły. Klątwę rzuciła arcykapłanka Ulwę. Mhm, wspomniałaś już. Wiąże ona Morkwarka z ogrodem po wsze czasy. Nawet jeśli się go zabije, wraca. Okej, dobra. Dobra, to już było. Nie. Chyba już go spotkałem. Chyba spotkałem tego waszego Morkwarga. To wilkołak, tak? Nie wiem, ja... sama nigdy go nie widziałam. Szkoda, miałem nadzieję, że będę mógł cię o niego wypytać. To by mi pomogło w robocie. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga i widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik i tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat... Okej, dobra. Czyli zadanie wcale nie będzie się ograniczało tylko do tego miejsca. Niech bogini. Ja też nie chcę. Ty, która obdarzasz miłością. Rozmawiaj z Tordarem o klątwie. Teraz tak. Nie wiem, jak długo mi to zajmie. Ten jest ogród Frey. Natomiast tu jest. Ten gościu. Pójdźmy do niego. Najwyżej po prostu przerwę. W pewnym momencie powiem, że następna część w następnym odcinku. No bo nie chcę go też jakoś bardzo przedłużać. Do 40 minut na spokojnie bym zrobić odcinek, tylko no właśnie. Tylko czy damy coś wyrobić? Tylko czy damy radę wyrobić się w 13 minut? Nie wiem. Nie chcę tego zadania robić po łebkach. Teraz tak, gdzie tu jest szybka podróż? Na dole. Minąłem ją. Bo ona jest słupem, a nie drogowskazem. Trochę mnie też irytuje na Skellige, że to nie, jakby nie są jednolite punkty szybkiej podróży, tylko są różne. Teraz tak, gdzie on jest? On będzie gdzieś tam na dole. Czy ja mogę tam jakoś bezpiecznie się dostać? Czy... O nie. Dobra, okej. Okay. O, okej. Okay. Udało się, myślałem, że niestety zabiję Wiedźminę. Chyba ciebie szukam, tak. Ciekawe, że taki mocny na jakiego... Jorre, baranie, jeszcze coś upuścisz, to cię pod kilem przeciągnę. Możemy porozmawiać? Nie widzisz, że łódź szykuje? Będziemy polować na nilfgaardzkie psy. A ja na grubszą zwierzynę, Morkwarga. A, to takie buty. No, pytaj. Co tam się wydarzyło? Słyszałem, że jako jedyny przeżyłeś atak Morkwarga i jego kompanii. Tak, udało mi się uciec. Widać, wielka matka nade mną czuwała. Ale nad kapłanami już nie. Ano nie. Morkwark kazał je spętać, a potem podrzynał im gardła jak koniom na ofiarę. I śmiał się. Śmiał się, rozumiesz? Ale arcykapłanka Ulwę ostatnim tchem jeszcze go przeklęła. Skoro jak bestia jesteś, będziesz nią na wieki. Święta kobieta. Czemu jej nie pomogłeś? Co się stało? Czemu nie pomogłeś kapłanko? Co ja mogłem zrobić? Sam jeden przeciw całej drużynie zbójów, co? No i czego się tak gapisz? Dziwię się. Zwykle macie obsesję na punkcie honoru, odwagi i tak dalej. A ty tak po prostu zwiałeś? Nie jestem z tego dumny. Od tego dnia szukam godnej śmierci na morzu. Ale bogini nie chce mnie do siebie wezwać. Jeszcze.
I co się wtedy stało z Morkwargiem? Ciężko uwierzyć, ale wraz porósł futrem. Twarz mu się wyciągnęła w pysk, jak u wilka czy u psa. Zawył, rzucił się na swoich ludzi. Próbowali uciekać, ale on szybki był, jak piorun. A jak którego zabił i w zęby chwycił, ten zaraz w popiół się rozsypał. O tak. Niedobrze. Klątwa musi być złożona, wielopoziomowa. Taka jest moc wielkiej matki. Dobra, okay, chyba wiemy wszystko. Dzięki za pomoc. Oby Bogini. No nie jest to coś, co można łatwo i szybko zrobić. Morkwargiem chyba zajmiemy się w kolejnym odcinku. No, a ja sobie zobaczę, gdzie można znaleźć schematy na set ulepszony wiedźmiński niedźwiedzia. Ale to mówię, pomiędzy odcinkami, już tak dla siebie. Dobrze. To tak naprawdę pewnie dobiegnę po ten ogród i będziemy kończyć. Fajne zadanie. Zobaczymy, o co chodzi z tą klątwą i dlaczego on ciągle wraca. Może jest jakiś warunek, że nie wiem, może trzeba spalić zwłoki albo coś. Nie wiem. Dowiemy się, jak tą klątwę zupełnie rozwiązać, a potwora zabić. Okej. Okay. To ode mnie byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na moją stronę na Facebooku, link znajdziecie w opisie do filmu. Zachęcam Was do zostawienia komentarzy, łapek w górę i do subskrybowania kanału. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, pa, pa.